W imieniu wspólnoty samorządowej BB zapraszam na film. Roman Matyja. Historia Selmy Kurz to gotowy scenariusz na film. Już sama podstawowa narracja o tym, jak młoda dziewczyna pochodząca z biednej rodziny podbija sceny Europy i staje się najbardziej rozpoznawalną gwiazdą operową początku XX wieku, budzi podziw, ciekawość. Kiedy do tego wszystkiego dodamy z jednej strony liczne akcje charytatywne, wspomaganie Czerwonego Krzyża, a z drugiej strony astronomiczne gaże i gwiazdorzenie, to pojawia się nam postać wielkiej primadonny w całej okazałości. W tym odcinku, upamiętniając 150. rocznicę urodzin, chcemy przypomnieć jej postać w ujęciu tzw. wrażliwości społecznej. Przypomnijmy, że Selma Kurz urodziła się 15 października 1874 roku w wielodzietnej rodzinie żydowskiej. Bardzo szybko rodzina Kurz przeniosła się z Białej do Bielska i wynajmuje dwupokojowe mieszkanie w domu stolarza Stoklasa, którego głównym zajęciem było wyrabianie trumien. Wielka primadonna opery wiedeńskiej nie była nigdy rozrzutną osobą, ale miała otwarte serce i portfel, szczególnie dla biednych i potrzebujących. Bardzo mocno wspierała zdolne dzieci z biednych rodzin. Jej wielka wrażliwość brała się przede wszystkim z własnego doświadczenia. Jej ojciec, Wilhelm, był niewysokim, małomównym człowiekiem, który trudnił się produkcją i naprawą parasoli. Zajęcie ojca zapewne ciekawe, ale niestety było sezonowe i mało opłatne. Z tego powodu ciężar finansowy utrzymania rodziny spoczął na matce. Ernestyna, matka Selmy, zarabiała jako rękodzielnik i sprzątaczka, a po pracy zarządzała domem. W domu rodzinnym wprawdzie się nie przelewało, ale panowała życzliwa atmosfera. Można tylko domyślić się, jakie zaskoczenie i konsternację wywołała w rodzinie zapowiedź nastoletniej Selmy, która ogłosiła, że zostanie wielką artystką. Wszyscy życzliwie doradzali jej, aby nadal była szwaczką i jak najszybciej wyszła dobrze za mąż, co zapewni jej godziwe życie. Podjęcie tego typu studiów przez dziewczynę bez dużego wsparcia finansowego uznano za misję nie do zrealizowania. Długie i trudne studia nie dawały żadnej gwarancji pracy, a na dodatek są bardzo kosztowne. Doczesnego za szkołę dochodzą niemałe środki na utrzymanie w stolicy, a do tego ubrania i stroje estradowe, które też do tanich nie należą. Młoda Selma, pełna wiary, nie zrażała się przeciwnościami. Uczyła się, ćwiczyła, a równocześnie dotknął ją palec Boży połączony z ogromną ludzką życzliwością. Tych wspomagających była cała rzesza. Począwszy od kantora Ignacego Goldmana przez doktora Teodora Hasse, aż po węgierskiego księcia Nikolausa Esterházyego. Lata pracy, wyrzeczeń przyniosły upragniony efekt. Selma Kurz staje się filarem opery we Frankfurcie, a potem w upragnionym Wiedniu. Wielokrotnie występowała w swoim rodzinnym mieście. Bielsko gościło ją w 1902 roku, w 1905, a po I wojnie światowej wiosną 1920 i w lutym 1922 roku. Podczas tego ostatniego pobytu dochód z pierwszego koncertu przekazała na rzecz sierocińca ewangelickiego. Było to podziękowanie dla doktora Teodora Hassego. A zysk z drugiego podarowała kilku organizacjom działającym przy tutejszej gminie żydowskiej. Artystka zarabiała ogromne pieniądze. Czasami za jeden koncert brała nawet 5000 koron, czyli roczną pensję swojego męża Józefa, który był uznanym ginekologiem i dyrektorem wiedeńskiego szpitala. Należąc do najbogatszych ludzi w Wiedniu, nigdy nie zapominała, skąd wyszła. Nie tylko, że regularnie wspiera ubogich, ale zakłada nawet specjalną fundację wspierającą zdolne dzieci pochodzące z ubogich rodzin. Warto podkreślić, że nigdy nie chwaliła się swoją dobroczynnością. Ostatni raz na deskach opery wiedeńskiej wystąpiła 12 lutego 1927 w operze pod tytułem Cyrulik Sewiński. Na trwałe wpisała się w historię światowej opery.